Polscy deweloperzy nie mogą budować mikromieszkań. Jednak w tych krajach limity metraży bolą jeszcze bardziej. Nowe mieszkanie w Polsce nie może mieć mniej niż 25 metrów kwadratowych. Sprawdzamy, czy inne kraje wprowadziły podobne ograniczenia. Można przypuszczać, że temat mikrokawalerek w najbliższym czasie będzie częściej poruszany. Wszystko za sprawą drastycznego spadku zdolności kredytowej Polaków. Osoby, które chciałyby kupić lokum o powierzchni użytkowej wynoszącej np. 24 metry kwadratowe, czeka spore rozczarowanie. Taka mikrokawalerka będzie bowiem oferowana jako lokal użytkowy. Minimalna powierzchnia użytkowa nowego mieszkania budowanego w Polsce wynosi bowiem 25 metrów kwadratowych. Potwierdzenie stanowi paragraf 94 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dziennik U. 2022 pozycja 1225. Eksperci portalu rynekpierwotny.pl postanowili sprawdzić, czy w innych krajach obowiązują podobne limity minimalnego metrażu. Zróżnicowanie metrażowych limitów jest spore. Limity dotyczące minimalnej powierzchni nowych mieszkań to kwestia, w przypadku której krajów Unii Europejskiej oraz EFTA nie obowiązują wspólne regulacje. Taka sytuacja skutkuje między innymi sporym zróżnicowaniem metrażowych przepisów. Warto także zwrócić uwagę na zastosowanie różnych miar powierzchni w krajowych regulacjach powierzchnia użytkowa, powierzchnia mieszkalna i powierzchnia brutto. Analiza przepisów z różnych krajów Starego Kontynentu wskazuje, że aktualne limity metrażowe dla nowych mieszkań wyglądają następująco. Czechy – najmniejsza dopuszczalna powierzchnia pokoju w przypadku mieszkania jednopokojowego to 16 m kwadratowych. Ten limit dotyczy również salonu połączonego z kuchnią. Francja – minimalna powierzchnia mieszkalna na osobę wynosi 14 m kwadratowych. W przypadku pierwszych czterech osób, a minimalna kubatura 33 m sześcienne dla każdego z czterech pierwszych mieszkańców. Hiszpania – najmniejsza możliwa powierzchnia mieszkalna na osobę to 20 m kwadratowych. Po wliczeniu salonu oraz kuchni. Holandia – minimalna powierzchnia użytkowa na osobę w przypadku nowych mieszkań wynosi 18 m kwadratowych, przy czym powierzchnia salonu w sypialni musi stanowić co najmniej 55%. Niemcy, poszczególne landy mogą ustalać własne ograniczenia w ramach lokalnych przepisów. Portugalia, minimalna powierzchnia brutto kawalerki dla jednej osoby wynosi 35 m kwadratowych. Szwecja, powierzchnia musi być dostosowana do potrzeb mieszkańców, brak konkretnych limitów. Wielka Brytania, powierzchnia brutto kawalerki nie może być mniejsza niż 39 m kwadratowych. 37 m kwadratowych. W razie zastosowania prysznica, przy czym te limity mają tylko charakter zaleceń dla autorów lokalnych planów przestrzennych. Włochy, minimalna powierzchnia kawalerki wynosi 28 m kwadratowych. W przypadku dwóch mieszkańców ten limit rośnie do 38 m kwadratowych. Powyższe informacje potwierdzają, że ograniczenia dotyczące minimalnej powierzchni nowych lokali nie stanowią rzadkości. Przypadek zachodnich sąsiadów jest szczególnie ciekawy, ponieważ niemieckie przepisy budowlane nieco się różnią w zależności od landu. Ograniczenia co do minimalnego metrażu zwykle dotyczą wynajmowanych mieszkań. Przykładowo w Berlinie nie można wynająć lokalu, jeśli na osobę przypada mniej niż 9 m kwadratowych. Analogiczny limit dotyczący dzieci do 6 lat wynosi 6 m kwadratowych. Czy w USA i Japonii panuje zupełna swoboda? W ramach porównania dla europejskich ograniczeń dotyczących minimalnej powierzchni mieszkań warto wziąć pod uwagę sytuację ze Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. Pierwszy z tych krajów odznacza się bowiem całkiem sporą deregulacją mieszkaniówki, choć wiele zależy również od stanowego ustawodawstwa. Natomiast Japonia jest znana z dużego udziału mikrolokali. W Tokio znajduje się około 1,5 miliona lokali mniejszych niż 20 m kwadratowych. Po odliczeniu łazienki, aż 80 tysięcy tokijskich mieszkań liczy sobie do 10 metrów kwadratowych. Takie miejsca nadal są legalne, choć ustawodawstwo obliguje samorządy do wspierania wzrostu liczby mieszkań spełniających standardy. Mowa o metrażu wynoszącym min 25 metrów kwadratowych dla jednej osoby. Jeżeli natomiast chodzi o Stany Zjednoczone, to podobnie jak w innych kwestiach dotyczących mieszkaniówki widzimy spore zróżnicowanie stanowego ustawodawstwa. Przegląd sytuacji potwierdza jednak, że limity minimalnego metrażu nie stanowią rzadkości w dużych miastach USA. Przykładowo kodeks budowlany Nowego Jorku wskazuje, że najmniejsze nowe mieszkania powinny mieć jeden pokój o powierzchni co najmniej 150 stóp kwadratowych, ok. 14 metrów kwadratowych. Sumarycznie mieszkanie musi być większe ze względu na obecność kuchni, aneksu kuchennego, korytarza oraz łazienki.
Bardziej liberalne są na przykład przepisy z Seattle, gdzie warunkowo można budować mikrolokale mniejsze niż 17,7 m2.